Siemacie w kolejnym odcinku i kiedy to puszczam, to prawdopodobnie, kiedy to puszczam na YouTube'a, to prawdopodobnie jest styczeń, czyli ciemno, zimno i piździ. Dlatego przygotowałem Glass Beds Therapy, Glass Beds oraz drugą płytę Time to Time, ponieważ zespół ten jak dotąd wydał dwie płyty winylowe, choć tak nie do końca, ponieważ płyta Therapy doczekała się reedycji z nową okładką, a to jest pierwsza edycja, limitowane wydanie do 500 sztuk. Ja mam numer 320 i ukraiński zespół jak ulał pasuje do tego klimatu styczniowo mrocznego, gdyż mamy tutaj do czynienia z Cold Wave'em, ale z Cold Wave'em w najlepszym tego słowa znaczeniu. Jak podaje producent na stronie z tą płytą, jeśli potraficie sobie wyobrazić dom, pusty dom, zakurzony, gdzie wszystkie meble są zniszczone, gdzie mamy zakurzone zdjęcia, gdzie są pajęczyny w rogach, gdzie mamy jakieś porozrzucane gazety, i wyobraźcie sobie, że wchodzicie do tego domu i czytacie notatki, przeglądacie zdjęcia, oglądacie prywatne rzeczy tych osób, ale wszystko jest zniszczone, tych osób tam nie ma. Wspominacie tylko, to jest właśnie taka płyta. Płyta, gdzie możemy sobie powspominać. Tudzież uważam, że bardziej jest ona adekwatna, aby puszczać sobie to na 1 listopada, jednakże w styczniu, na przełomie roku, skłania do refleksji. Tutaj mamy taki strasznie leniwy wokal, dosłownie tak jakby się tej pani nie chciało śpiewać, tak właściwie to ona deklamuje ten tekst, śpiewania jest tutaj tak na siłę wręcz, ale to jest taka stylistyka, to nie o to chodzi. I to nie znaczy, że ta kobieta śpiewać nie potrafi, bo bardzo ładnie i to wychodzi. Na plus jest to, że piosenki są po angielsku, teksty są bardzo mroczne, no, dotyczą przemijania, dotyczą smutku, kary, jakichś tutaj dziwnych przeżyć bardzo traumatycznych, generalnie deprecha na 3000%. I jeśli jesteście podatni na takie stany depresyjne, to lepiej tej płyty nie słuchajcie. Jeśli jednak jesteście świadomymi odbiorcami, którzy lubią sobie czasami zapuścić w weekend do kieliszka wina jakąś taką depresyjną muzykę, to jest klimat idealny. Fajnie też, że na tej obwolucie mamy wszystkie teksty piosenek i możemy sobie razem z wokalistką prześledzić to, co ona śpiewa. To jest muzyka bardzo mroczna, podkreślam. Automat perkusyjny jest taki bardzo sztuczny, współczesny, natomiast ten głos i to wszystko to jest tak, jakbyśmy się troszkę cofnęli w czasie do początków Depeche Mode. Tutaj też wydawca płyty napisał na stronie, że to jest takie przemieszanie klimatu współczesnego z latami 20. No, ja tam lat 20. nie widzę poza okładką drugiej płyty, bo jeszcze mam drugą płytę. Druga płyta jest w podobnym klimacie, chociaż piosenek jest troszkę mniej. Właściwie to jest taka jakby mini epka, bo mamy cztery piosenki, cztery utwory z jednej strony i cztery utwory z drugiej strony. A tak wygląda, tak prezentuje się okładka drugiej płyty The Glass Beds. Reedycji doczekała się również pierwsza płyta i ta pierwsza płyta
również ma podobną okładkę. Tam ja tej płyty jeszcze nie mam, ale tam chyba jest taka okładka, że oni gdzieś tam chodzą po parku, a tutaj sobie siedzą przed takim sztucznym kominkiem i patrzą się na tytuł swojej płyty. No, dosyć dziwne. Z tyłu standardowo tytuły utworów, a w środku, podobnie jak w pierwszej płycie, tytuły wszystkich utworów. I tutaj również klimat jest jeszcze bardziej mroczniejszy i jeszcze bardziej prosty. Ta muzyka stara się z płyty na płytę, mam wrażenie, no, chociaż to dopiero jest druga płyta i nie mogę się doczekać trzeciej płyty, że ten klimat jest taki bardziej, jeszcze bardziej mroczny, ale muzyka jest jeszcze bardziej uproszczona. Faktycznie można odnieść wrażenie, że zespół stylizuje się na lata 20, ale tylko wizualnie. Muzycznie czerpie z zimnej fali. W Grecji mają swoje wydawnictwo, tam też, stamtąd też te płyty otrzymałem. Bardzo się cieszę, że odkryłem ten zespół, bo jest to w pewnym sensie jakiś, mimo tego, że jest to muzyka troszkę odtwórcza, to jest to jakiś powiew świeżości na skostniałym rynku Cold Wave. Też jestem na Bandicampie i nie wiedziałem, że jest mnóstwo takich zespołów, ale nie każdy może przebić się do świadomości odbiorcy. Uważam, że Glassbeats zasługuje na to, aby było o nich głośniej. I wiem, że koncertują. Byli w Polsce. Niestety nie mogłem być na tym koncercie. Mam nadzieję, że będą koncertować częściej, będą coraz bardziej rozpoznawalni i w końcu będę mógł ich zobaczyć na żywo. Jeśli podoba się Wam Depeche Mode, to tutaj powinniście odnaleźć swoje klimaty. Ja ze swojej strony mogę polecić i pierwszą, i drugą płytę, chociaż pierwsza jest dla mnie troszkę lepsza. To tyle ode mnie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!